Arkadiusz Wieczorek, witam i zapraszam na serwis informacyjny dla mieszkańców Pilchowic i Toszka. Święto strażaków w Toszku i Pilchowicach. Świętowali także bibliotekarze. Maj miesiącem imprez plenerowych. Dzisiejszy serwis rozpoczynamy od strażaków, którzy na początku maja obchodzili swoje święto. Z kamerą odwiedziliśmy strażaków w Kotulinie, leżącym w gminie Toszek. Mamy 5 jednostek w Toszku, w Ciechowicach, w Wilkowiczkach, w Kotulinie i w Pniowie. Także sporo jest do utrzymania, remis, sporo samochodów. W Toszku mamy 3 samochody, w pozostałych jednostkach po jednym samochodzie. Mamy także w każdej z tych miejscowości remizę do utrzymania i w sumie ponad 100 strażaków. Co roku 4 maja, w Dzień Świętego Floriana, swoje święto obchodzą strażacy. Tego dnia w Kotulinie strażacy ochotnicy spotkali się podczas uroczystej mszy świętej. Dzisiaj powiedziałem w czasie mszy świętej, w czasie homilii, żeby być strażakiem przez duże S, praktycznie realizować to powołanie, trzeba być człowiekiem odważnym i coś w tym musi być. Ludzie młodzi, którzy wchodzą w te struktury, uczą się pewnego uporządkowania, uczą się odwagi, rozwoju zarazem, a przy okazji budzi się ta chęć, taka niesienia pomocy. No ja tu już powiem z własnej branży, no realizacji tej miłości bliźniego przez swoje powołanie, przez ratowanie, niesienie pomocy potrzebującym. Po mszy świętej nastąpiło uroczyste poświęcenie nowego samochodu dla OSP Kotulin. Jednostka otrzymała nowy wóz z okazji 125-lecia. Ponieważ poprzedni samochód był już dosyć mocno wyeksploatowany, ten nowy samochód zdecydowanie poprawi możliwości bojowe strażaków w Kotulinie. Jest to jednostka najbardziej oddalona od Państwowej Straży Pożarnej, miejscowość najbardziej oddalona od Państwowej Straży Pożarnej i tutaj na pewno ten nowy samochód przyda się, tym bardziej, że jest on praktycznie skrojony pod potrzeby, jest to średni samochód wielozadaniowy, także myślę, że będą mieli z niego dużo pożytku strażacy kotulińscy i wszyscy mieszkańcy naszej gminy. Jest wyposażony w zbiornik 2400 litrów wody i ogólnie taki sprzęt do akcji pożarowych gaśniczych. Wóz z pewnością przyda się strażakom. Kotulin to najbardziej oddalona od jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Pyskowicach miejscowość. Jesteśmy tu jako Kotulin oddaleni bardzo daleko od Straży Pożarnej tej Państwowej, czyli od Pyskowic. No, Kotulin jest najdalej oddalony, jest to ostatni skrawek śląskiej ziemi łączący z opolską ziemią, także naprawdę są potrzebni strażacy ochotnicy, bo zanim dojedzie nam tutaj państwówka, to oni jednak są w stanie się zebrać i być w parę minut już na miejscu zagrożenia. Głównie tutaj chodzi o pożary traw, jeśli chodzi o takie typowe wydarzenia, do wyjazdy do ognia. Są to pożary traw, bywają, zdarzają się pożary domów, stodół i takich różnych zabudowań gospodarskich. W Kotulinie w straży służy 19 strażaków czynnych i 6 wspomagających. Służba w Ochotniczej Straży Pożarnej w wielu przypadkach to tradycja rodzinna. Większość strażaków wywodzi się tutaj z rodzin skotulińskich i jest to praktykowane praktycznie z pokolenia na pokolenie. Każde następne pokolenie, chociaż pewnej części dzieci, rodzin zostają strażakami, bądź biorą w inny sposób, tworzą te życie w inny sposób, uczestniczą w tym życiu, w życiu straży. Jest to powiązane z orkiestrą, z innymi organizacjami, które działają na terenie naszej miejscowości. W jednostce nie brakuje też kobiet. Jedną z nich jest Karolina Henne, dla której służba w straży jest czymś wyjątkowym. Od kiedy dołączyłam do OSP w Kotulinie, to ogólnie taka chęć niesienia tej pomocy i to, jak mogę służyć dla ludzi, bardzo zmieniło moje życie i moje ogólne nastawienie na świat. Dzięki temu w Polsce to właśnie Straż Pożarna cieszy się największym szacunkiem wśród służb mundurowych. Straż zawsze jest na pierwszym miejscu, bo tam, gdzie jest nieszczęście, oni są pierwsi, niosą pomoc i to ludzie bardzo pozytywnie odbierają i nie szczędzą w zasadzie, no, choćby ci nasi ochotnicy, którzy po prostu poświęcają wszystko, czas, pracę i tak dalej, żeby być, a niejednokrotnie narażając swoje życie i bezpieczeństwo w akcjach. Z okazji Dnia Strażaka i 125-lecia jednostki w Kotulinie zorganizowano fest. Nie zabrakło występów orkiestry dętej oraz mażoretek. Nie zabrakło też życzeń dla strażaków. Ja myślę, że z okazji ich święta to jak najmniej tych wyjazdów w te niebezpieczne tereny.
takie tutaj mamy, czy lasy, czy różne inne płonące stogi, to jest taka plaga nasza, ale żeby jak najmniej tego było, no ja bym im życzył zdrowia, przede wszystkim zdrowia jak najwięcej, no i szczęścia, bo jednak no przyda się w ich tym zadaniu, w ich roli, jaką spełniają dla naszej gminy, dla naszego miejscowości. Także dużo tego szczęścia jest im potrzebne. Tyle samo wyjazdów i przyjazdów z powrotem, bo naprawdę jest to bardzo niebezpieczna służba i niesie ze sobą zagrożenie utraty życia i zdrowia. Zresztą mieliśmy przykład w 1992 roku w czasie tego wielkiego pożaru tu na naszych terenach w Rudach Raciborskich, gdzie dwóch strażaków wyjechało, a już nie wróciło do jednostki, bo spłonęli w czasie akcji. Świętowali także strażacy w Pilchowicach. Uroczysta msza święta oraz uroczystości odbyły się w Żernicy. W Pilchowicach uroczystości z okazji Dnia Strażaka rozpoczęły się w kościele. W uroczystej mszy świętej wzięli udział strażacy z całej gminy. W Pilchowicach jest 5 jednostek ochotniczej straży pożarnej. 3 z nich, te w Żernicy, Wilczy i Pilchowicach, należą do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. Pozostałe 2 w Leboszowicach i Stanicy to jednostki pomocnicze. We wszystkich służą wyjątkowi ludzie. To są ludzie odważni, to są ludzie, poświęcają się i znajdują czas i naprawdę im chwała, bo jadą do ognia, jadą do zagrożenia i nie wiedzą, czy mogą nie wrócić z tego. W naszym pionie bezpieczeństwa jest to najważniejsza grupa społeczna, bo zarówno w zakresie zarządzania kryzysowego, jak i obrony cywilnej, no to są podstawowe formacje w naszej gminie. Cieszymy się, że 3 straże są w systemie krajowo-gaśniczym, ratowniczo-gaśniczym. To świadczy o tym, że to jest bardzo wysoki poziom, zarówno jeżeli chodzi o wyposażenie, jak i poziom wyszkolenia. 2 pozostałe straże, co prawda nie są w systemie ratowniczo-gaśniczym, tym krajowym, ale służą nam na bieżąco, wtedy kiedy dzieje się coś tutaj u nas na miejscu. Tak więc myślę, że strażacy w pełni zasługują na to, że znajdują się w tej kolumnie zawodów o wysokim poważaniu społecznym dokładnie na pierwszym miejscu. Strażacy w Pilchowicach z okazji swojego święta spotkali się również podczas uroczystości zorganizowanej specjalnie dla nich, podczas której odebrali podziękowania i wyróżnienia. Drugi raz spotykamy się w takim gminnym zespole, czyli wszyscy strażacy z okazji swojego święta spotykają się w jednym miejscu. Jest to czas na wręczenie wyróżnień, a przede wszystkim podziękowanie tym, którzy najbardziej w ostatnim roku się zasłużyli, a mamy straże, które po prawie ponad 30 razy wyjeżdżały do pożarów i zdarzeń, a wszystkie razem w gminie, no to ponad prawie 60 wyjazdów takich było. To świadczy o tym, jak często służą ludziom pomocą. Ta pomoc oferowana przez jednostki ochotniczych straży pożarnych jest coraz większa. Obecnie zakres działań podejmowanych przez strażaków ochotników jest bardzo szeroki. Teraz straż to nie jest tylko sikawka i gaszenie tam jakiegoś małego ognia. Jedziemy do rozmaitych zdarzeń, bo to są zdarzenia też drogowe, zdarzenia komunikacyjne wszelkiego rodzaju, jakieś wystąpienia wody, powodzie, są nagłe jakieś wichury, trąby powietrzne, są zniszczone domy i wszędzie tam wyjeżdżamy, ratujemy. Ratownicy, zastępy jadą i ratują ludzi, dobytek, mienie i tak dalej. Coraz częściej wśród strażaków znajdują się również kobiety. Pań w mundurach nie brakuje również w gminie Pilchowice. Druhną strażaczką jest także wójt gminy Joanna Kołoczek-Wybierek. Mamy tutaj na przykład w Żernicy, gdzie się dzisiaj spotykamy, żeńską drużynę młodzieżową, co świadczy o tym, że czas na zmiany również w tym resorcie nastąpił. Przyjmują kobiety w swoje szeregi, no a my jesteśmy druhnami, druhny i druhowie i tak jak to w drużeństwie jest, myślę, że bardzo przyjacielscy. Do strażaków pozytywnie nastawione jest całe społeczeństwo. Czego więc im życzyć z okazji ich święta? Takie piękne pozdrowienie, którym się zawsze witamy i żegnamy. Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Trzymajmy się tej dewizy, a na pewno strażakom, którzy wyjeżdżają do akcji, życzymy zawsze tyle samo wyjazdów, ile powrotów, tyle samo powrotów, ile wyjazdów. I my tego właśnie życzymy. Maj to także święto bibliotekarzy. Tydzień bibliotek zorganizowano w Pilchowicach.
Gminna Biblioteka Publiczna w Pilchowicach to sieć składająca się z Centralnej Biblioteki w Pilchowicach oraz trzech filii w sołectwach – w Nieborowicach, Wilczy i Żernicy. Ilość czytelników w pilchowickiej bibliotece stale rośnie. Zdaniem bibliotekarzy związane jest to z ciągle rosnącymi cenami książek. Ceny książek wzrosły i to znacznie i obserwuje się, że mieszkańcy tutaj nas odwiedzają i korzystają z naszych usług. Zadania biblioteki nie ograniczają się obecnie wyłącznie do wypożyczania książek. Prowadzimy całą szeroką, może nawet nietypową ofertę innych przedsięwzięć skierowanych nie tylko do czytelników, ale także do innych odbiorców, którzy mają różne inne potrzeby informacyjne, edukacyjne czy kulturalne. Biblioteka w Pilchowicach organizuje wiele ciekawych imprez. W placówkach można również skorzystać z bezpłatnej czytelni internetowej. Przystąpiliśmy do pierwszej edycji programu rozwoju bibliotek. Pozyskaliśmy nowoczesny sprzęt multimedialny i przez to stajemy się centrami usług informatycznych. Chcielibyśmy, aby nasze biblioteki w przyszłości świadczyły różne usługi, nie tylko usługi, jeśli chodzi o czytelnictwo, o promocję czytelnictwa, ale usługi edukacyjne i informatyczne. Pozyskujemy także z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego środki na zakup nowości wydawniczych i przez to uzupełniamy księgozbiór o nowe publikacje. Uczestniczymy w programie Biblioteki z Internetem, w programie Akademia Orange dla Bibliotek. W maju bibliotekarze obchodzą swoje święto. Przy tej okazji w całej Polsce organizowany jest Tydzień Bibliotek. Nie inaczej było w Pilchowicach. W tym roku zorganizowano m.in. spotkania dla przedszkolaków. Organizujemy w placówkach oświatowych, w oddziałach przedszkolnych głośne czytania połączone z konkursami plastycznymi, z wystawą pokonkursową i z uroczystym pasowaniem na czytelnika. Nie zabrakło również imprez dla dorosłych. Gościli u nas autorzy książek dla dzieci i młodzieży, jak Wiesław Drabik, Krystyna Śmigielska, Barbara Kosmowska, Jolanta Reich, a także autor książek o Śląsku, Jerzy Buczyński, który ostatnio spotkał się z mieszkańcami, z czytelnikiem dorosłym w miejscowości w sołectwie Żernica. Zachęcamy do odwiedzenia Gminnej Biblioteki Publicznej. Wszystkie informacje o organizowanych przez bibliotekę akcjach i imprezach znajdą Państwo na stronie internetowej. Maj to początek imprez plenerowych. Festynów rodzinnych nie zabrakło w ostatnich dniach w Pilchowicach. Bawili się m.in. mieszkańcy Leboszowic i Żernicy. Rodzinne festyny w Pilchowicach rozpoczęły się w długi majowy weekend. Mamy dzisiaj wspaniałą, myślę, inaugurację, bo pogoda w końcu dopisała. Koniec praktycznie majówki, ale też i święto straży pożarnych w całej Polsce. A tu w Żernicy taka inauguracja festynu rodzinnego, który organizujemy co roku, niekoniecznie w tym terminie, ale właściwie tutaj się zaczyna. Cykl imprez rozpoczął się w Żernicy, ale festyny odbędą się we wszystkich sołectwach. No, mamy cały kalendarz imprez takich plenerowych. Jesteśmy gminą wiejską i myślę, że taka potrzeba integracji społecznej też jest, bo tutaj mieszkańcy przychodzą, spotykają się. Myślę, że też mają czas na wytchnienie. Nie jesteśmy tylko wtedy tym zapleczem dla miasta, ale gminą, która oferuje też możliwość wspólnego spędzania czasu i spotkań. Festyny współorganizują sołtysi, którzy uważają, że to doskonała okazja do wspólnego spędzania wolnego czasu. Co roku, zawsze na powitanie sezonu organizujemy wspólnie z GOKiem teraz, z panią wójt, z naszym radnym, z radą gminy, taki festyn. To jest raczej festyn połączony z zabawą wiejską, majówką tak zwaną. No, festyn jest każdego roku, festyn rodzinny. Dostajemy z GOKu na to pieniądze, 1000 złotych na zespół, a reszta organizuje rada, radni. W festynie w Żernicy wystąpił zespół Freja.
My robimy wszystko, żeby ludzie nie tylko byli na tej imprezie, ale mogli się ze sobą razem pośpiewać, pobawić i zespołem tak samo, że to nie ma jakiejś granicy między zespołem a ludźmi. W Leboszowicach z kolei do zabawy przygrywał zespół Silver. Pogoda w maju płatała organizatorom figle, ale nie przeszkodziło to mieszkańcom w dobrej zabawie. Pogoda dopisała organizatorom i uczestnikom kolejnej edycji Toszeckich Brewerii. Sporym powodzeniem cieszyła się też impreza pod nazwą Kwitnący Toszek. Po raz kolejny władze miasta zaprosiły mieszkańców na imprezę pod nazwą Kwitnący Toszek. Chcemy upiększyć naszą przestrzeń publiczną. Od lat mieszkańcy miasta upiększali swoje prywatne ogródki, natomiast tutaj w przestrzeni publicznej nie wyglądało to najlepiej. Stąd też pomysł, żeby co roku taką imprezą rozpoczynać sezon upiększania przestrzeni publicznej i żeby w tej przestrzeni publicznej wszyscy lepiej się czuli, żeby nam się lepiej tutaj mieszkało. Idea imprezy pod nazwą Kwitnący Toszek zrodziła się de facto, można powiedzieć, 1,5 roku temu, kiedy to napisaliśmy projekt i złożyliśmy wniosek o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Udało nam się pozyskać pieniążki i dzięki temu mogliśmy ukwiecić tutaj zabytkową płytę toszeckiego rynku. Między innymi ze środków unijnych zakupiliśmy dwie duże figury przestrzenne. Jedna jest za mną, ten stożek z serwetą. Zakupiliśmy donice, ukwieciliśmy je. O ukwiecenie rynku zadbali również mieszkańcy, którzy wystartowali w konkursie przygotowanym specjalnie z okazji tej imprezy. Chcemy tą akcję popularyzować, ponieważ do tej pory nie do końca tutaj akurat w okolicach rynku te okna były ukwiecone, także chcemy, żeby to troszkę rozpropagować. Tegoroczną laureatką konkursu została Katarzyna Morciniec. W konkursie wziąłam udział, bo zawsze stroję okna, więc to już tak się wzięło od domu. Dlatego wzięłam, doszłam do wniosku, że jak już daję te kwiatki, to już wezmę udział w konkursie. Dałam dwie doniczki, bo mam dwa okna i w każdej doniczkach są kolorowe kwiatki i do tego są jeszcze ozdoby na oknach. Podczas imprezy na rynku mieszkańcy mogli skorzystać z bogatej oferty wystawienniczej. Ogrodnicy przywieźli do Toszka przeróżne gatunki kwiatów. Bo to ludzie nie znają dużo kwiatów, a na takim czymś to jest właśnie promowanie kwiatów. Kwitnący Toszek to także mnóstwo atrakcji dla dzieci. Przywieźliśmy ze sobą ogromne puzzle, które biorą udział w akcji, które są elementem akcji Listy dla Ziemi. To jest największa ekologiczna akcja w Polsce w tym roku. Przywieźliśmy ze sobą grę przestrzenną, na którą wchodzą dzieciaki, dostają pytania, rzucają kostkę, odpowiadają. Gra się nazywa Tip of Temat Kwitnącego Toszka, Kwiaty zamiast śmieci. Poruszamy w niej tematykę zagospodarowania odpadów, tą prawidłową i nieprawidłową formę zagospodarowania odpadów, czyli na przykład są pytania odnośnie szkodliwości palenia śmieci w piecach domowych, są pytania odnośnie segregowania odpadów. Te pytania nie były przypadkowe, gdyż impreza Kwitnący Toszek miała mieć również charakter edukacyjny. W tym roku połączyliśmy imprezę Kwitnący Toszek z akcją edukacyjno-informacyjną związaną z ustawą śmieciową, która zacznie obowiązywać nas wszystkich tutaj od 1 lipca. Między innymi dla dzieci tutaj zorganizowaliśmy zabawę w postaci ekopuzli i gry przestrzennej, natomiast dla mieszkańców były wydane ulotki informacyjne, jak segregować odpady, w jakich terminach i częstotliwości będą niszczone opłaty, a także taki krótkometrażowy film, który dostępny jest na naszej stronie www.toszek.pl. Maj w Toszku to również odbywające się od lat brewerie. Brewerie to wszystkie organizujemy po raz ósmy, natomiast po raz pierwszy są one dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, a dokładnie z działania 4.13 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Brewerie są jednym z najbardziej rozpoznawalnych produktów turystycznych Centrum Kultury Zamek w Toszku, co nas niezmiernie cieszy i każdego roku staramy się zachować formułę, natomiast dodajemy nowe elementy, tak aby wydarzenie było interesujące zarówno dla mieszkańców naszej gminy, jak i dla turystów, którzy odwiedzają nasz zamek. Brewerie, czyli harce, zabawa, ucztowanie. Po prostu coś, co kojarzy się ze świętowaniem. Świętowano przy pięknej pogodzie, a odwiedzający Toszecki Zamek mogli skorzystać z licznych atrakcji. Impreza historyczna, odwołująca się do faktów, nie mitów, tylko faktycznie do rzeczy, które się kiedyś tam już tutaj
tu czy w najbliższych miejscach odbywała. Dlatego też ludzie mogą się dowiedzieć, jak wyglądały zwyczaje, stroje, jadło również, bo i jadło historyczne tu dzisiaj występuje i wszystko, co się z tym okresem średniowiecznym kojarzy. Atrakcji nie brakowało. Można było m.in. postrzelać z łuku, spróbować wyjątkowych potraw czy spróbować swoich sił w lepieniu z gliny. Odwiedzający Toszek mogli uczestniczyć w pokazie lotów ptaków drapieżnych, walkach rycerskich i spektaklu teatralnym pod tytułem Dobre i złe porządki hrabiny Anny Marii Kolonny. A jak wiele w niej znajdują zamek toszecki po przebudowie? No, to prawdziwy pałac teraz. No, widać gust. Kolejne toszeckie brewerie już za rok. Na imprezę konno-historyczną, a zarazem plenerowo-rodzinną zaprosili mieszkańców organizatorzy kawaleryjki w Smolnicy. Po raz kolejny imprezę historyczną pod nazwą Kawaleryjka zorganizowano w miejscowości Smolnica. Upamiętniono w ten sposób rocznicę powstania styczniowego. Chcieliśmy upamiętnić bitwę pod Salichą Edmunda Różyckiego, kampanii wołyńskiej, która odbyła się 26 maja 1863 roku. Było to bardzo spektakularne zwycięstwo polskiej jazdy w walce z karnym oddziałem u Monosowa. Zdaniem posła Piotra Pyzika ta impreza doskonale oddaje ducha tamtych chwil. Myślę, że każdy, kto się interesuje historią, każdy, kto się interesuje przeszłością swojego narodu, każdy, kto się interesuje historią swojego narodu, prędzej czy później tutaj trafia. Bo to miejsce to jest żywa lekcja historii, to jest... to bije po prostu polskie serce. Na uczestników czekały pogadanki historyczne oraz na temat przyrody. Pokazy jazdy konnej i uzbrojenia kawalerii oraz rekonstrukcja historyczna. Dużym powodzeniem cieszył się oczywiście rajd. Chodziło tak naprawdę o to, żeby przejechać całą trasę rajdu. Na trasie rajdu wyznaczone były punkty, które trzeba było zaliczyć. No i oczywiście wykonać pewne zadania, które tutaj organizator przygotował. Jakieś strzelanie z pistoletu, strzelanie z broni długiej, był test wiedzy historycznej. Na każdym z tych punktów zdobywało się oczywiście jakąś punktację, to się wszystko zlicza, plus czas przejazdu, no i oczywiście walczymy o jak najlepsze miejsce. Między innymi zdobywamy odznakę, kawaleryjkę, którą wymyśliłem, opracowałem wiele lat temu i młodzież ułani zdobywają ją w zawodach konnych, które się odbyły. W tym roku wzięło udział 19 koni, trasa liczyła 33 km i były różne punkty zadaniowe na tej trasie, czyli strzelanie z pistoletu, strzelanie karabinu, test historyczny, na który musieli ułani odpowiadać i teraz te punkty są liczane i będziemy wręczane, walczyliśmy o puchar pana posła ziemi gliwickiej, pana Piotra Pyzika oraz puchary pana nadleśniczego Janusza Fidyka i pani wójt gminy Pilchowice ufundowała nam puchar dla najmłodszego uczestnika. Taka przyjemna dygresja do naszej wspólnej zabawy. Poza ufundowaniem pucharu przez gminę Pilchowice oraz nagrody głównej przez wójta gminy Joannę Kołoczek-Wybierek przygotowano również stoisko promocyjne. Na stoisku rozdawano gadżety oraz publikacje, a także zachęcano do odwiedzenia gminy Pilchowice. Na imprezę zjechali miłośnicy historii z całego kraju. Przyjechałem rekonesansowo, nie ukrywam, bo słyszałem o tej imprezie już wiele i chciałem zobaczyć, jak to wygląda, żeby przywieźć moich ułanów tutaj w przyszłym roku, żebyśmy wzięli udział w tym rajdzie. A słyszałem o tym wiele jako o imprezie, która wspaniale łączy imprezę czysto kawaleryjską, która jest trochę niszowa, nie wszystkich interesuje, z imprezą taką, jaką Państwo mogą zaobserwować. Powiązano troszeczkę z piknikiem rodzinno-patriotycznym, tym bardziej, że mamy taką cudowną rocznicę, jak rocznica powstania styczniowego, tak ładnie przez leśniczego zorganizowana. Takich opinii nie brakowało. Teraz uczestnicy czekają już na kolejną edycję smolnickiej kawaleryjki. Teraz pora na odrobinę sportu. Z kamerą odwiedziliśmy Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Ruch w Pniowie. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Ruch w Pniowie prowadzi głównie sekcję tenisa stołowego, posiadając drużynę męską i żeńską. Klub ma już wieloletnie doświadczenie w trenowaniu zawodników. Tenis stołowy ma w Pniowie takie już długie tradycje, bo już w latach powojennych 1950-60 istniała sekcja. Natomiast ta sekcja, która teraz działa bez przerwy, to od 1965 roku. I działa pod nazwą Ruch, a stało się to w ten sposób, że w tych czasach istniały kluby Ruch we wszystkich wioskach. I tam taka była działalność i sportowa, sporty świetlicowe i kulturalne. Stąd nam została nazwa Ruch. I od tego czasu
ta sekcja działa. Klub działa i odnosi coraz większe sukcesy. Mój największy sukces z dotychczasowych to właśnie w tym sezonie, czyli 2012-2013, gdyż drużyna kobiet awansowała do drugiej ligi, z trzeciej do drugiej. Awans z ligi trzeciej do drugiej to największy sukces w historii klubu. Autorkami tego sukcesu są głównie Barbara Kopyra, Dorota Kaniecka, Agnieszka Fliszkiewicz. Ponadto w sekcji żeńskiej grają również Patrycja Osiniak, Małgorzata Maziec. Dodam, że jakby drużyna mężczyzn występuje w lidze okręgowej i tam się mieści w pierwszej ósemce, tam jest 16 drużyn. I rezerwa, czyli taka młodzieżowa drużyna, występuje w tej najniższej klasie, to jest klasa terenowa, tam znajduje się w drugiej ósemce. W klubie nie brakuje także indywidualnych sukcesów zawodników, ponieważ tenis stołowy to sport zarówno drużynowy, jak i indywidualny. Gra drużyna, ale każdy zawodnik gra również indywidualnie. I na przykład w tym roku po raz pierwszy też zawodniczki, seniorki zakwalifikowały się do Mistrzostw Śląska, gdzie bierze udział tylko 32 zawodniczki. I to okazuje się, że nasze dwie zawodniczki, Kopyra, Barbara, Kaniecka, Dorota, właściwie też Fliszkiewicz, brały udział w Mistrzostwach Śląska i tam się zmieściły gdzieś w środkowym rejonie tabeli. Na takie sukcesy trzeba długo pracować. Tenis stołowy jest bardzo trudną dyscypliną technicznie. Stąd też w takim modelu mistrza, jak się określa w teorii sportu, 8 lat trwa na po prostu wyprodukowanie, że tak powiem ładnie, mistrza. Co najmniej 8 lat. Zaczyna się w wieku młodzika, to jest od 7 lat, czyli wystarczy dodać 15 lat, można już jakieś sukcesy odnosić. Wiele godzin przy stole spędzili zawodnicy LKS-u Ruch Pniów. Ja gram już od podstawówki, pierwsza, druga klasa. Zaczynaliśmy w szkole, był stół rozłożony i tam graliśmy. Trzeba być zdeterminowanym, jest to pasja. Trening wiadomo, nie raz w tygodniu, tak 3-4 razy. No i trzeba iść zaparte. Moja pasja zaczęła się od 9 roku życia. Gram do dnia dzisiejszego, jak widać. Jeden z największych moich sukcesów to są udziały w wojewódzkich turniejach kwalifikacyjnych i awans do Mistrzostw Śląska. W sezonie 2012-2013 zostałam mistrzynią powiatu gliwickiego. Ponadto wywalczyłam złoty medal w grze deblowej z koleżanką na akademickich Mistrzostwach Śląska. Znaczy to już od podstawówki, już tam pani z WF-u nas tam tego zachęcała. No i przychodziliśmy tak od trzeciej klasy na treningi. Regularnie żeśmy chodzili, trenujemy, no i wyniki są. Obecnie popularność tenisa stołowego spada, ilość nowych zawodników również. Z przykrością tu muszę przyznać, że coraz mniej jest chętnych, ale to też dlatego, że mamy coraz mniej dzieci, coraz mniej młodzieży. Poza tym młodzież ma tyle możliwości, tyle zajęć włącznie z komputerami, że stosunkowo trudno ich przyciągnąć w ogóle do sportu, a nie wygramy nigdy z piłką nożną, gdzie propaganda tak wielka, że tenis stołowy tutaj jest mały. Tego samego zdania jest były zawodnik klubu Jan Sopel. Nie trenują dzieciaki, nie grają, bo nauczyciele wolą tam piłkę rzucić i grają w siatę czy piłkę nożną. To dla nich lepiej, a tak to stoły trzeba rozstawiać jednak. My więc razem z klubem Ruch Pniów zachęcamy do gry w tenisa stołowego, a zawodnikom tego klubu życzymy kolejnych sukcesów. Przez cały maj w Pilchowicach świętowali seniorzy. Uroczystości odbyły się we wszystkich sołectwach w gminie. Przepiękny zwyczaj naszej parafii. Ten zwyczaj to obchodzone we wszystkich sołectwach w Pilchowicach Dni Seniora. Tego dnia osoby po 70 roku życia są najważniejsze. W Nieborowicach seniorów jest całkiem sporo. Około setki, tylko nie wszyscy mogą przyjść, no bo niestety zdrowie nie pozwala. No, ci, co są, bardzo dobrze, a w późniejszym terminie, później, które Urząd Gminy paczki ufundował, rozwożę do domu, tak żeby otrzymali wszystko jak należy. Każdy otrzymuje paczkę, a ci, którzy czują się na siłach, mogą uczestniczyć w uroczystej mszy świętej oraz obchodach Dni Seniora w Świetlicy. Przyjdą ten jeden dzień, porozmawiają, no spotkają się razem. Jest to wspaniały pomysł. Z tą opinią zgadza się ksiądz Marek Winiarski, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Żernicy. Jest to, uważam, bardzo dobry pomysł. Praktycznie wszystkich tych seniorów gromadzą.
te starsze osoby bardzo chętnie w takich spotkaniach uczestniczą. Poprzedzone są te spotkania mszą świętą, Eucharystią, podczas której dziękujemy za te minione przeżyte lata i prosimy o dalsze łaski, zdrowie, Boże błogosławieństwo, a potem jest piękne spotkanie przy stole z prezentacją dzieci. W Nieborowicach dla seniorów zaśpiewały przedszkolaki z tutejszej placówki. Z okazji Dnia Seniora nie zabrakło również życzeń, które w imieniu władz miasta złożyła seniorom dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury. Z okazji Waszego święta życzę Wam zdrowia, pogody ducha, pomyślności, szacunku i życzliwości na co dzień, satysfakcji i zadowolenia z przeżytych lat, żeby samotność omijała Was szerokim łukiem, a mądrość i doświadczenie życiowe zdobyte, żeby służyły innym. My również życzymy wszystkiego dobrego i zdrowia, bo to najważniejsze. Na zakończenie przypominamy o wyborach do Młodzieżowej Rady Gminy w Toszku. Wybory już 21 czerwca. Młodzieżowe rady działają już w wielu miastach i gminach w Polsce. Teraz przyszła kolej na Toszek. Również tutaj młodzi będą mogli decydować o sprawach ważnych dla swojej gminy. Kadencja będzie trwała 2 lata, w radzie zasiadać będzie 15 radnych wybranych w wyborach. Do tej pory nie było Młodzieżowej Rady w Toszku, to będzie pierwsza rada w Toszku. Chcemy ją powołać, żeby mieć organ opiniodawczy, żeby przyciągnąć młodych ludzi do spraw gminy, żeby pokazać im, że mogą mieć wpływ na to, co się dzieje, bo przecież to, co tutaj budujemy, to głównie budujemy z myślą o nich, o tych młodych, tak? Także chcemy, żeby mieli swój głos w tym, w którym kierunku zmierza gmina i chcemy, żeby mieli też wpływ na to, co się w naszej gminie dzieje. Ja mam nadzieję, że tutaj nasi radni wsłuchają się w głos także młodego pokolenia. Zresztą my też jesteśmy odbierani jako dosyć młoda rada obecnie i młody burmistrz, także mam nadzieję, że jest to duża szansa dla Toszka i że jest to szansa na świeże spojrzenie na gminę, na rozwój gminy, także myślę, że jak najbardziej jest szansa na to, że ten głos młodzieży będzie słyszany tutaj w naszej radzie i będzie brany pod uwagę. Właśnie rozpoczął się okres zgłaszania kandydatur na młodzieżowych radnych. Kandydatury można składać w Urzędzie Miejskim. Należy wypełnić odpowiedni formularz i co najważniejsze przedstawić listę co najmniej 20 osób popierających daną kandydaturę. W przypadku osób niepełnoletnich należy dostarczyć zgodę rodziców. Kandydatem na radnego w wyborach do Młodzieżowej Rady Gminy w Toszku może być osoba, która po pierwsze stale zamieszkuje na terenie gminy, po drugie w roku kalendarzowym 2013 ukończyła 13 lat, a nie ukończyła 23 roku życia i po trzecie to dotyczy wyłącznie okręgu zamkniętego, czyli gimnazjum, tam gdzie wybierana jest wyłącznie młodzież gimnazjalna, uczęszcza do klasy pierwszej lub drugiej, czyli de facto nie może kandydować osoba, która chodzi do trzeciej klasy szkoły gimnazjalnej. Jeżeli chodzi o miejsce zamieszkania, to oczywiście należy przez to rozumieć przez pryzmat artykułu 25 kodeksu cywilnego. Chodzi nie o miejsce stałego zameldowania czy nawet czasowego, tylko chodzi o miejsce pobytu osoby. Jeżeli ona stale przebywa na terenie gminy, ma zamiar tutaj być, to oczywiście jak najbardziej w tych wyborach może kandydować. Kandydatury na radnych w wyborach będą przyjmowane przez Gminną Komisję Wyborczą do dnia 3 czerwca, to jest poniedziałek, do godziny 15 w pokoju numer 12. Wybory odbędą się 21 czerwca. Zostaną przeprowadzone w 2 turach. Pierwsza tura to jest od godziny 8 rano do godziny 10. I tutaj myśleliśmy przede wszystkim o młodzieży gimnazjalnej, która będąc w szkole będzie mogła pomiędzy zajęciami lekcyjnymi uczestniczyć w wyborach, a także dzięki uprzejmości dyrekcji i pedagogów być może troszeczkę w czasie godzin lekcyjnych. Druga tura odbędzie się w godzinach późno-popołudniowych i wieczornych, to jest od godziny 17 do 20. I tutaj mamy nadzieję, że do wyborów pójdą właściwie zarówno młodzież gimnazjalna, ta, która uczy się poza terenem naszej gminy, a także studenci, ci ze studiów dziennych, którzy de facto w piątek kończą już zajęcia, a także ci, którzy chodzą na studia zaoczne,
gdzie w większości przypadków zajęcia te odbywają się w soboty i w niedzielę. A kto znajdzie się na listach uprawnionych do głosowania? Zagłosować mogą osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły 26 roku życia. W czasie trwania wyborów, gdyby nastąpiła sytuacja, iż dana osoba chciałaby zagłosować w danym okręgu wyborczym, a nie byłaby ujęta na spisie wyborców, ma taką możliwość, tylko musi spełnić jeden warunek, iż podpisze oświadczenie, iż stale zamieszkuje na terenie gminy Toszek. W większości okręgów wyborczych wybierany będzie jeden radny. Jedynie w okręgu 8 i 9 ta liczba została zwiększona odpowiednio do 3 i 5 radnych. Na terenie gminy Toszek zostały wyznaczone 4 obwody wyborcze, w skład w których wchodzi 9 okręgów wyborczych. Siedziby obwodowych komisji wyborczych zostały wyznaczone w placówkach oświatowych naszej gminy. A konkretnie obwód numer 1 mieści się w gimnazjum w Toszku, obwód numer 2 w szkole podstawowej w Kotulinie, obwód numer 3 w szkole podstawowej w Paczynie i ostatni obwód numer 4 siedzibę posiada w szkole podstawowej w Pniowie. Nadmienić należy, iż w obwodzie numer 1 został wyznaczony okręg wyborczy numer 8, tak zwany okręg zamknięty, w którym prawo głosowania mają tylko i wyłącznie uczniowie gimnazjów. Urząd Miejski w Toszku rozpoczął już także nabór kandydatów do obwodowych komisji wyborczych, które w dniu wyborów będą brały udział w przeprowadzeniu głosowania i liczeniu głosów. Gminna Komisja Wyborcza w Toszku uprzejmie zaprasza do prac w obwodowych komisjach wyborczych. Należy składać kandydatury na członków obwodowych komisji wyborczych w pokoju numer 12 w godzinach pracy urzędu w Toszku. Kandydatury przyjmujemy do dnia 29 maja 2013 roku. Zgłoszenia są na specjalnych drukach zgodnie z uchwałą Gminnej Komisji Wyborczej. Kandydat do obwodowej komisji wyborczej, który nie ukończył 13 roku życia, winien złożyć dodatkowo zgodę rodziców bądź opiekuna prawnego. I bardzo ważne, droga młodzieży, kandydatem do obwodowej komisji wyborczej nie może być kandydat, który będzie kandydował do rady. Wybory 21 czerwca. Wyniki poznamy następnego dnia. Zanim jednak poznamy radnych młodzieżowych, zachęcamy do startu w wyborach. Serdecznie zapraszamy wszystkich do zgłaszania zarówno kandydatów na radnych, jak i do głosowania w wyborach do Młodzieżowej Rady Gminy w Toszku. Teraz właśnie jest wasz czas. Teraz możecie w majestacie prawa stanowić organ, który będzie mógł decydować i reprezentować przede wszystkim dzieci i młodzież naszej gminy. Serdecznie zapraszamy. Wszystkie formularze, zarówno te dotyczące zgłoszenia dla kandydatów na radnych, jak i zgłoszeń do komisji wyborczej, można pobrać ze strony internetowej gminy Toszek. Dziś to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa. Na kolejny serwis zapraszam pod koniec czerwca. Do zobaczenia.